tej strony Elin, witam Was w Stary Stable przy kawie, w kolejnym odcinku. Witam Was w Dolinie Ukrytych Dinozaurów, witam Was u Nika Stoneground, witam Was w nowej przygodzie na Lilce. No i cóż, ja mam swoją kawę, a Wy macie swoją kawę, herbatę, soczek, coś pysznego, lody, bo jest lato. Pochwalcie się w komentarzach, co macie do oglądania, a jak nie macie, to zatrzymajcie szybko wideo. Pędźcie do kuchni, weźcie coś dobrego. Dobra. Tymczasem chciałabym bardzo szybko ogarnąć tutaj tą reputację Unika, bo bardzo jej nie lubię. Pewnie będę się teraz bardzo mocno gubić i odcinek znów będzie troszeczkę pocięty. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało, ale tak jak mówiłam w tamtym odcinku, bardzo chciałabym Wam zaoszczędzić czasu, a na odcinkach zrobić więcej questów. Pies wstał, okej. Okay. Halo, witaj, witaj. To ja, Nick. Nie wszystkie święto, na wszystkie świętości. Prawdziwa osoba to nie może być prawda. Jesteś prawdziwa? Najprawdziwsza, prawda? Nie wiedziałem żywej osoby od wieków. Nareszcie ktoś, z kim można pogadać. Dobry piesek. I nie jest to ktoś przypadkowy. No nie jest, nie jest. To ty, która pomogłaś mi wsiąść do mojego balonu i po polach Everwind, prawda? Na polach. Tak, to ja. Tak, to ja, Niku. Lilian, to oczywiście twoje imię. To brzmi, jakby się jąkał, ale okej. A co za przystojny towarzysz tutaj? No co, no towarzysz też przystojny, tamten był przystojny, ten też przystojny. Nightheart, powiadasz. Okej, nie mogę powiedzieć, że poznaję twojego konia w tej chwili. Najważniejsza rzecz to, że jesteś tutaj. Okej. Dlaczego nie mogę mówić? Jest zimno, brr. No raczej, trzeba było się ubrać mocniej. Chociaż ja jestem w kózki rękawku. Brr, całkiem celem mojej ekspedycji było znalezienie sekretnego miejsca, którego szukałem całe życie i zacząłem nabierać podejrzeń, że odpowiedzi na moje pytanie powinienem szukać w okolicach Doliny Ukrytych Dinozaurów. Balon w trakcie podróży niestety zgubił drogę. Przeleciał w północnym kierunku, a ja planowałem dostać się do doliny od południowo-wschodniej strony. Ale wiatr porwał mnie prosto tutaj. Jednocześnie mgła uniemożliwiła mi zobaczenie czegokolwiek. Ojoj. W każdym razie wydawało mi się, że przez chmury mogę zobaczyć ciepłe i magiczne miejsce na ziemi. Poczułem ciepło w moim sercu i próbowałem nasterować balon w to miejsce, ale lodowaty wiatr sprawił, że wkrótce straciłem kontrolę nad sterem i wylądowałem prosto na zimnej oraz lodowatej ziemi. Ojoj! W panice wyrzuciłem moje worki z piaskiem i całe wyposażenie z kosza balonu, ale nic to nie pomogło. Balon rozbił się mimo to i wszystko stało się białe. Brr, no to że jeszcze żyjesz, to się ciesz. Serio, to się ciesz. Dobra, trochę musimy z nim pogadać. Kiedy zacząłem się rozglądać, uświadomiłem sobie, że jestem całkowicie sam na tej porzuconej, całkowicie nieznanej ziemi, Doliny Ukrytych Dinozaurów. Zagubiony nie byłem w stanie zostawić miejsca katastrofy, ponieważ jest zwyczajnie zbyt niebezpiecznie odkrywać nieznany ląd bez dodatkowego wyposażenia. Nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak zmęczony, głodny i zmarznięty oraz wykończony jestem. No, domyślam się. Okej, mamy dwa ten. Zagubiony sprzęt musimy znaleźć i zapasy z piasku. Zapasy z piasku? Okej. Tak czy inaczej będziemy musieli najpierw to jego obozowisko trochę tutaj, wiadomo, naprawić, ale potem będziemy musieli szukać tych wszystkich rzeczy, które on nam będzie kazał i to nie będzie fajne.
Próbując zachować balon przed utratą wysokości i ponownemu spadnięciu, musiałem wrzucić cały ciężki sprzęt, który miałem ze sobą. No, już o tym mówiłeś. Prawdopodobnie leży gdzieś wokół, możliwe, że przykryty przez śnieg. Czy ty i twój uroczy koń możecie pomóc znaleźć mój zagubiony sprzęt? Jeśli możesz rozejrzeć się wokół i przynieść mi go z powrotem, byłoby cudownie. Jestem zdecydowanie zbyt zmęczony, aby przenosić cokolwiek, a moje ręce i nogi... O, dzień dobry, witam Queen. Moje ręce i nogi są praktycznie zamarznięte, więc ledwo się poruszam. No dobrze, dobrze. Ten sprzęt jest tutaj, więc my sobie spokojnie tutaj ogarniemy. No, ja do was chwilkę pogadam. Swoją drogą, myślę, co wczoraj po prostu, chwileczkę tylko, wczoraj po prostu tak sobie siedziałam na wiki, trochę tam ogarniałam na jej osiągnięć, trochę tam poogarniałam różne rzeczy. I słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, Lilka kiedyś, jak wchodziła nowa gra, jak wchodziła Epona, zamierzałam Lilkę dać, słuchajcie, na właśnie tam z jej stajnie, właśnie na nową grani. Dlatego, że tam też nie ma dużo ludzi, dlatego, że tam też nie ma dużo oszołomów. Przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale nie oszukujmy się, no jednak ludzie są różni i ludzie są różni i czasem, a właściwie to czasem zdarza się ktoś porządny, a często ktoś nieporządny. I mam takie jednak wrażenie, że Lilka będzie chyba miała stajnię w nowej grani, bo tam jest po prostu ciszej. A ja lubię miejsca, które są ładne, które są cicho, które są gdzieś, wiecie, z dala od ludzi, w sumie powiem szczerze. I tylko tak sobie myślę, że jak tylko Lilka ogarnie sobie dud, bardziej, wiecie, no po prostu jak będzie miała już szczepkę w nowej grani, oczywiście, czy w Eponie, czy w Księżycowym Sierpie, to ja tam zrobię jej po prostu stajnię i tam będzie też po prostu wygodniej. Mam takie wrażenie, że tak będzie lepiej i sensowniej, więc na pewno tam Lilka będzie trafiać w niedalekim czasie. Mam taką nadzieję, w niedalekim czasie. Spójrz na to, mój wspaniały zestaw przygodowy z powrotem na swoim miejscu. Dziękuję. O kurczę, nie włączyłam ekwipunku. No, przepraszam. Dobra, tu sobie to postawimy. Okej. Porzuciłem też całkiem sporo worków z piaskiem, które miałem jako obciążenie, kiedy chciałem wznieść balon z powrotem. Możesz również rozejrzeć się za nimi, skoro znalazłeś już mój sprzęt? Dziękuję, Lilian. Bry. Okej. Dobra. Także wiecie, także no generalnie rzecz biorąc będę chciała tą Lilkę przenosić, jak tylko odblokuję sobie Eponę, to będę chciała ją przenosić właśnie będę chciała ją przenosić tam do nowej grani, bo tam jest po prostu ładnie, tam jest też stajnia, która oferuje 5 zadań, a nie tylko 3. Uważam, że każda stajnia powinna oferować 5 zadań, a nie tylko 3, bo w każdej stajni są konie i to nie jest dużo pracy, by to wprowadzić. I też ludzie by wbijali te repki trochę szybciej, bo i tak wbijają je bardzo wolno. Więc byłoby nawet lepiej, sensowniej. No i po prostu ta gra też byłaby tak bardziej trochę grywalna, nie? Tak mi się jednak wydaje. No bo już jest dużo bardziej grywalna niż była, ale po prostu no te stajnie, gdyby oferowały 5 zadań, a nie 3, no to chodzi mi oczywiście jeszcze o czyszczenie koni i skrobanie kopyt. No, byłoby lepiej po prostu, tak? Bo repkę i tak się bardzo szybko wbija. No ja w Murland na tych wyścigach, które posiadam na testowym koncie, wbijam repkę w moment, tak? Konto ma 6 poziom, ma podziwianą Murland, no bo co się dziwić, tak? Po prostu co się dziwić, jak przecież ciągle się te wyścigi robi, nawet nie czyszcząc stajni, więc tam powinno być oczywiście te na przykład od nie wiem, stajni, od reputacji, nie wiem, no chociażby popularnej, powinna być po prostu możliwość skrobania kopyt i czyszczenia koni i tyle. Tak by było moim zdaniem najsensowniej i też no tak w porządku wobec graczy. Dobra, lecimy do Nika, bo też się rozgadałam, miałam wam ciąć odcinek. Dziękuję, Br. Pośród tego sprzętu podróżniczego, który znalazłeś, powinien być też namiot, który jadą sobie.
który miałem ze sobą podczas różnych ekspedycji i przygód. Czy możesz go rozłożyć gdzieś w miejscu, gdzie będę miał bezpieczne miejsce do spania? Spałem na tych jodłowych gałęziach i uwierz mi, było naprawdę bardzo, bardzo zimno. O Jezu, nie dość, że na tym spał, to jeszcze namiot sam w sobie nie jest zbyt wygodny. Ale zobaczcie, że tu nam się pojawiło, widzicie, tutaj są jakieś tam rzeczy, jakieś tutaj są, aha, to jest lodówka i tutaj mamy na ognisko już, także spoko. Naprawdę, naprawdę napisane jest osobno, serio, naprawdę, okej, okay. Jestem zbyt zmarznięty, aby rozłożyć namiot samemu. Możesz mi pomóc, to trochę całkiem skomplikowany namiot, ale myślę, że dasz sobie radę. Naprawdę, może gdybyście pisali naprawdę, bym zrozumiała, ale no tak, to jest błąd po prostu językowy. I naprawdę, naprawdę zarzekam się, naprawdę, że zarzekam się na prawdę, że nie wiem, coś tam zrobiłam, tak? Tak jak za prawdę opowiadam wam na przykład, tak? Dobra, proszę bardzo, namiot znów stoi. To źle brzmi. Wreszcie spędzę normalną, spokojną noc. No cieszę się bardzo, drogi Niku. Jest tu zimno, szaro i ciemno. Czy możesz mi pomóc w budowie małej latarni na śniegu, która osłoni ogień przed porywami wiatru? Dzięki temu będzie się palić dłużej. Zbuduj ją tutaj przede mną, dzięki czemu będę mógł ogrzać trochę ręce i dostać trochę światła. No dobra, czyli dzisiaj nie będzie, tutaj mamy oczywiście łóżeczko. Dzisiaj nie będziemy ogarniać tych tam lodowych rzeczy na dalszej krainie Dud. No, ale ogarniemy mu chociaż to obozowisko i nie będzie tak pusto. Pomijam, że tu nie ma sklepów i tak dalej. Moje ręce są się zbyt częstą, abym mógł zbudować cokolwiek samemu. Dobra, ja bym bardzo chciała w dzisiejszym odcinku ogarnąć właśnie na tyle wszystko, by po prostu, słuchajcie, móc ogarnąć też, słuchajcie, tą repkę, nie? No bo nie oszukujmy się. Ja bym bardzo chciała tą repkę mieć, muszę zjeść skórę, mieć kończoną, bo nie lubię tej repki po prostu. Okej, musimy to zbudować tutaj parę razy, chyba, nie jestem pewna. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Halo? Dobra, jeszcze raz sobie weźmiemy. Okej. I jeszcze raz. Ej, halo? Jeszcze raz muszę? Dobra, mam dwa. Tak jak chciałam. Jeszcze raz muszę? No dobrze. Okej. Nie pamiętam tego kłasu zupełnie. Zupełnie. Co ja tu muszę robić? Bo tu nic się nie pokazuje. Serio, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, weźmiemy sobie teraz trzy. Może jak w tych trzech się nie odblokuje, to będzie... Jak się w tych trzech nie odblokuje, to będę ciąć odcinek. No, ale halo, dobra, to ja teraz się przesmyknęłam, mam tutaj ta kudeczka. Jeszcze trzy razy ją zrobiłam, więc teraz trzy razy jeszcze musimy to ogarnąć. Ja to robiłam 3 lat temu, więc też mnie nie hejtujcie jakoś, nie wiadomo jak. Okej, mamy. Dobra. Jak cudownie, na pewno ochroni to świecę przed zamarznięciem. Teraz potrzebuję trochę światła. Okej. Dobra, czekajcie, sobie wsiądę na konia, bo mi na koniu wygodniej. Ojejku, na luzysiu, biedaku. Dobra. Proszę, weź moją zapalniczkę i zapal świecę w latarni na śniegu, dzięki czemu będę mógł dostać trochę ciepła i przestać się trząść. Okej. Czyli ja muszę zejść z konia. Dobra. To sobie wlazłam na tego konia, nie wiem po co.
Okej. Zapalniczka całkiem zacna. No ale halo, zapalniczka. No halo, co się dzieje? O. Mamy właśnie tą świeczkę w środku. Mamy ogień. Dzięki Lilian, nareszcie czuję ciepło rozgrzewające się, rozprzestrzeniające się po moim ciele. To jest cudowne uczucie. I te wary naszego konisia. I zaczynam się czuć jak ciepły kubek kakao. Przyjemnie, przyjemnie. Nie, nie wygląda to dobrze. Myślę, że potrzebujemy czegoś większego niż śniegowej latarni. Porządny ogień to czego potrzebujemy. Czy możesz pojeździć i poszukać trochę drewna w lesie? Kiedy ty będziesz szukać, ja spróbuję zbudować palenisko. Zbudowane już jest. Coś jak kamienny krąg, którego nie zwieje wiatr. Okej. Dobra, to ja bym tu znowu podnę odcinek. No pójdę tego po prostu poszukać i do Was wrócę, jak już będę miała wszystkie drewienka. Okej, mamy już wszystkie drewienka, więc cóż, zaczynamy. Świetnie, świetne drewno, zamarznięte, ale powinno dać się rozpalić ogień. Okej, powinno dać się. Okej. Jakie wspaniałe palenisko dla nas przygotowałem. No, palenisko jakie było, tak jest. No, trochę lepiej. Teraz jest drewienko, no bo przyniosłam, nie? Moje palce wciąż są skostniałe i nie mogę użyć mojej zapalniczki. Czy dasz radę rozpalić ognisko, Lilian? Dam radę! Pewnie muszę zejść z konia, więc od razu z tego konia zeszłam. Jaki dźwięk zapalniczki? Jest, poszło ciepełko. Poszło ciepełko. Dobra. Co za urocze ognisko. Teraz naprawdę musimy zacząć się rozgrzewać. Nie ma nic bardziej przyjemnego od skrzącego się ognia. Skrzącego, okej. Dobra, lecimy sobie na konika. No ja bym chciała już zwiedzać te rzeczy tam, wiecie, dalej, ale chyba nie da rady. Teraz jest coś równie ważnego jak spanie i ciepło, a jest to jedzenie. Jestem bardzo głodny i nie mam nic przeciwko zbudowaniu rusztu, na którym mogę przymocować kociołek i podgrzać jedzenie. Możesz rozejrzeć się za trzema wytrzymałymi gałęziami, które mogą rozłożyć jako, mogą rozło mogę rozłożyć jako ruszt. Wtedy rozwieszę swój przygotowany kocioł. Okej, to my szukamy tych i zaraz do Już Was mamy wracamy. Gałązki na ruszt. I musimy je teraz tutaj po prostu włożyć na nasze ognisko. I mogę zrobić to bez konia, znaczy z koniem. Super, dobra. Mamy trzy i teraz, znaczy dwie i teraz trzecią. Pięknie. Okej, a czemu się nikt nam tutaj nie... Okej, co tu się stało się? A gdzie jest kociołek? Halo? No ale skąd mam to wziąć? Aha, dobra, mam. Nie, co to jest? Co to jest? No to jest kociołek. Dobra, muszę zejść z konia. Okej, no to muszę zejść z konia. Wszystko muszę ja robić za niego. Serio, nawet kociołka nie może powiesić, bo taki skostniały. Dobra, mamy kociołek. Wisi wszystko, więc niech sobie tą zupę grzeje. Nie! O, to było słodkie. To było słodkie. Ojejku, dobra. No wreszcie mogę tu gotować. Dzięki za pomoc. Proszę bardzo. Serduszka mu lecą, dlatego że ja nie jadę, okej. Po ociepleniu jedzenia i śnie, myślę, że kolejnym ważnym krokiem jest miejsce do siedzenia i odpoczynku. Może pomożesz mi z budową odpowiednich ławek tutaj przy ognisku? Tutaj spójrz, kilka desek byłoby idealnych. No dobra. Które mamy i ustaw wokół ogniska, dzięki czemu będziemy mieli imitację naprawdę cudownych ławek. No dobrze. Okej.
Miałem od wieków plan budowy naprawdę porządnych desek, ale w obecnej sytuacji jesteśmy bardzo daleko od rzeczywistej ich budowy. Na szczęście mam ciebie do pomocy. No też się cieszę, słuchaj, też się cieszę, bo bidnyś strasznie, no. Nie oszukujmy się. Dobra, muszę zjeść konia prawdopodobnie. Te questy są dosyć długie. Te questy są dosyć długie. Ja bym bardzo chciała, aby te questy jednak nie były takie długie. W sensie, nie wiem, czy nie będziemy musieli zrobić tego na dwa razy po prostu, wiecie? No bo jednak, nie oszukujmy się, tego jest dużo. No ale cóż, no. Dobra. Łóżko zbudowane, to jest łóżko. Dobra, okej. Okay. Ale przy ognisku w tym może być, tylko ja bym się bała spać tak tutaj. Wilki jakieś, niedźwiedzie polarne, czy co tam jeszcze. Czy jakieś inne tego typu zwierzaczki. No raczej bym się bała tego tutaj używać. No chyba, że w dzień. Nie, nawet w dzień. Bez, ja wolę namiot. Ławki zrobione cudownie. Możemy teraz wygodnie na nich usiąść i ogrzać się przy ognisku. Przytulnie. Marrał. Wreszcie mogę zacząć normalnie myśleć. Muszę skontaktować się z AAE i powiedzieć im, co się stało. W końcu do nich, dla nich pracuję, a oni nie mieli żadnych wieści od rozbicia balonu. Muszą myśleć, że zniknąłem, muszą na zawsze. Muszę napisać list, jednak moje palce są ciągle zamarznięte, więc muszę skorzystać, może znowu skorzystam z Twojej pomocy w pisaniu do nich. Tutaj na rowce powinno być miło. Okej. Na ławce powinno być miło. No dobrze. Okej. Boję się trochę. No dobrze. Okej. Mamy list. To chyba będzie już zadanie codzienne. Tak mi się wydaje. Dobra. Napisaliśmy list. Aj. Kapturnika. Dzięki. Dobrze napisane. Teraz musimy go wysłać. Hem. Niech zgadnę. Nie ma tutaj nawet jednej skrzynki. No raczej, nie inaczej. Konik, a mogę... Nie. O, potrzebuję konika. Hmm, myślę, że powinienem napisać prośbę do poczty głównej, aby zainstalowali tutaj skrzynkę. Pomożesz mi? Też z tym listem, Lilian? No tak, mogę. Pomóż napisać Nikowi prośbę. Okej, Boże, pan znowu może coś pisać? Serio? Myślałam, że już mogę pojechać tylko AAE i ogarnąć, tak? Dobra. No ale tutaj po prostu idzie. Działanie człowieka musi być, nie? W każdej krainie. Działalność człowieka widać, gdzie tam coś się ktoś osadził, co potrzebował. Dzięki jeszcze raz za Twoją pomoc. Okej, okay, proszę Cię bardzo. Halonik. Chyba byłoby lepiej zabrać te listy do bardziej cywilizowanego miejsca i poszukać prawdziwej poczty. Och, znasz Dereka ze Srebrnej Polany. Pracuje dla poczty głównej? Fantastycznie, weź ze sobą te dwa listy dla niego. Z góry dzięki, Lilian. Okej, okay. No dobra. To chyba będzie koniec na dzisiaj. Także ja tylko na chwilkę zrobię cięcie, dostarczymy te listy i do Was wracam na końcówkę chyba już, tak mi się wydaje.